To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Pakujemy nasze rzeczy. Chodźcie! Mały Jaś. Proszę, mamusiu. Dziękuję. Nie ma tu dużo miejsca. Nie, już jest pełno, prawda? Razem z mamusią pakujemy wszystkie nasze książki do kartonów, żeby je przenieść do nowego domu. I taśma. Przytrzymać to? Tak, proszę. Przytrzymasz mi taśmę? Dziękuję, kochana. O! To chyba Antek z mamą. To pani Ela i Antek. O, cześć Antek, cześć Elu, wejdź. Cześć. Antek przyszedł dziś do nas z mamą i młodszym bratem po to, żeby zmierzyć nasze łóżko piętrowe. Kiedy się przeprowadzimy, łóżko trafi do nich. Ale słodziaczek. Cześć Antek. Cii, cześć Tosiu. Dlaczego szepczesz? Bo mały Jaś śpi. Gdzie Tymek? W kuchni z panem Darkiem. Cześć Tymek, cześć Antek. Potrzymaj to proszę, świetnie. Hej Antku i bardzo proszę, jeszcze te. Proszę pani, mogę się pobawić z Jasiem? Tak, oczywiście Tosiu, jak tylko się obudzi. A kiedy on się obudzi? Nie szybko, teraz musi troszeczkę pospać, przykro mi. Bam! Przepraszamy. Musimy być ciszej. Mały Jaś śpi. A, dobrze. Naprawiłem pralkę. Co teraz, Jolu? O, świetnie. Ma pan może miarkę przy sobie? Ela, mama Antka, chce zmierzyć łóżko piętrowe bliźniaku. Pewnie, że mam. O, świetnie. Dobra. Chcecie, żebym ja zmierzył łóżko piętrowe? Czy może chcecie zmierzyć je razem ze mną przy pomocy miarki? Tak! Zabierajmy się do pracy. Po cichu. Chodźcie. Tosiu, spójrz, chodź. Idę. Co robimy? Zmierzymy dla Antka nasze łóżko piętrowe. Kiedy to łóżko będzie u mnie, będę spał na górze tak jak ty. Dobrze. Zmierzmy teraz łóżko dla twojej mamy, żeby sprawdzić, czy zmieści się w twoim pokoju. Zgoda? Tak. Dobra. Podaj mi proszę miarkę. No dobrze, Antku. Ciebie proszę, żebyś przytrzymał ten koniec o tutaj. Dobrze. Tosiu, a ty weź drugi koniec miarki i ciągnij go aż do końca łóżka, dobrze? A mogę z księżycowym króliczkiem? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Idź do samego końca. Dosięgniesz? Prawie. Świetnie, brawo. Dobrze. Jest ładnie i równo. Dobrze, teraz ja to wezmę. Spójrzmy, jak długie jest to łóżko. O! Wyślizgnęło mi się spod palców, przepraszam. Nie szkodzi, nic się nie stało. Spróbujmy tak. Jeszcze raz. Gotowi? Dobrze. Dobra. Trzymaj teraz mocno, Antku. Tosiu, jeszcze raz to samo. Tym razem spróbuję bez króliczka. Tym razem bez króliczka? Dobry pomysł. Dobrze. Prawo. Dobra, trzymam. Odsuńcie się, proszę. Zobaczmy, jak długie jest wasze łóżko. 94! O! Oj, znowu mi się wyślizgnęło. Przepraszam pana. Nie szkodzi. Nie za bardzo wychodzi wam to mierzenie, wiecie? Już wiem. Antku, możesz zaopiekować się na chwilę moją miarką? Mam pewien pomysł.
Żeby zmierzyć wasze łóżko, użyjemy tego. Doktora Jamniczka? Tak. Ile jamniczków zmieściłoby się wzdłuż waszego łóżka? Nie wiem. No to pokażę wam, dobra? Chodź. Tosiu, przytrzymaj nos jamniczka o tutaj. Trochę wysoko. Tak, wysoko, ale to sięgniesz. No dobrze, Antku. Przyłóż rękę tutaj. Teraz będziemy odmierzać od nosa do ogona. Od nosa do ogona. I tak przez całą długość łóżka. Pasuje? No to dobrze. Od nosa, do ogona. Dwa. Już dwa. Od nosa do ogona. Trzy. Przesunęliśmy doktora jamniczka wzdłuż łóżka cztery razy. Ogona. Czyli zmieszczą się tutaj cztery jamniczki. Zgadza się? Nasze łóżko jest długie na cztery jamniczki. Tak. Dokładnie tak. Zapiszę sobie to. Cztery razy doktor jamniczek. Na dole w kuchni czeka na pana herbata. Ach, i soczek dla pomocników. Super! Idziemy, mamusiu! Zabieram ze sobą króliczka, pokażę go Jasiowi. Dobrze. Wiedziała pani, że łóżko piętrowe jest długie na cztery jamniczki? Serio? Dobra robota. Prawda? To co? Zmierzymy teraz, jakie jest wysokie. Tak! Chodźcie na dół i mierzymy, jakie łóżko jest wysokie. Skończyliśmy mierzyć nasze łóżko i wypiliśmy nasze soczki, ale mały Jaś nadal spał. Kiedy mały Jasiu się obudzi? Myślę, że już za chwileczkę, Tosiu. Dobra. Dziękuję za herbatkę. Mam nadzieję, że przeprowadzka się uda. Dziękuję za pańską pomoc. I dziękujemy za sprytny sposób na zmierzenie łóżka. Zapisałam wszystkie wyniki pomiarów doktorem Jamniczkiem. Dziękuję. No, proszę mi nie dziękować, tylko moim pomocnikom, Antysitośkowi i Tymtkowi. Nie jesteśmy Antysia, Tosiek i Tymtek. Jesteśmy Tosia, Tymek i Antek. Na mnie już pora. Do widzenia. Do widzenia. Pa! Miarka! Panie Darku! Panie Darku! Zapomniał pan miarki! Dziękuję. Uff, na szczęście się nie obudził. Niczym się nie martw, pomocniku. Dziękuję ci za to. Do widzenia. Dziękuję za pomoc, panie Darku. Do zobaczenia. Pa! Oj, mały Jaś się chyba nigdy nie obudzi. Halo? O, przepraszam, nie mogę rozmawiać. Mały Jaś się budzi. Porozmawiamy później. Hurra! Mały Jaś się obudził. Podoba ci się króliczek? O. Cześć, mały Jasiu. Jak się masz? Śliczny. Nie odpowiada. A, jeszcze nie. Mały Jaś zjadł, odbiło mu się, pani Ela zmieniła mu pieluszkę i wtedy mógł się z nami pobawić. Cześć, jestem Misio Pysio. A ja jestem księżycowy króliczek. Cześć, mały Jasiu. Miło cię poznać. A zobacz doktora Jamniczka. Wyciąga rączki do jamniczka. O. Spójrz, mamusiu. O, spójrzcie na ten wielki uśmiech. Nigdy wcześniej się tak nie cieszył. Masz rację. To jest jego pierwszy duży uśmiech. Jest taki słodki. Tak. Wtedy mamusia powiedziała... Następnym razem będziemy się bawić z małym Jasiem już w nowym domu. Następnym razem będziemy się bawić z małym Jasiem już w nowym domu. Nie będzie nawet pamiętał, że tutaj mieszkaliśmy. Dziwne, co? Ja nigdy nie zapomnę tego domu, mały Jasiu. Mieszkamy w tym domu, odkąd byliśmy tak malutcy jak ty. Kochamy nasz dom. Nasz nowy dom? Pokochacie równie mocno. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj mierzyliśmy z majstrem Darkiem nasze łóżko piętrowe. Pamiętacie, której zabawki użyliśmy do zmierzenia łóżka? Czy to był Misio Pysio? Czy może doktor Jamniczek? Odpowiedź kryje się za tą chmurką.
Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to doktor Jamniczek. Zobaczcie. Już wiem. Antku, możesz zaopiekować się na chwilę moją miarką? Mam pewien pomysł. Żeby zmierzyć wasze łóżko, użyjemy tego. Doktora Jamniczka? Tak. Ile jamniczków zmieściłoby się wzdłuż waszego łóżka? Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.